Dzisiaj zajęcia z bezpiecznego gruntu. Daniel, przekazuję Ci głos. No, słuchajcie, moi drodzy, witam Was jeszcze raz serdecznie. O co chodzi z naszymi zajęciami? Przede wszystkim chcemy Was uczulić na pewne zachowania, które bardzo odłączyć, tak? I teraz na czym polega to całe nasze zagrożenie, które w domach możemy mieć? Proszę, chciałeś coś powiedzieć? Na razie nie. Dobrze, profilaktycznie się zgłosić. Chcemy być pierwsza. Dobrze. Słuchajcie, najważniejsza podstawowa informacja jest taka, że nie możemy nigdy w życiu używać osprzętów, które wyglądają w sposób, jak jest na tym zdjęciu pokazane. Które są w jakiś sposób osmalone, które są naszpalone, które widać, że są jakoś niebezpiecznie, nie wyglądają. Wkładamy do gniazdek, tak? Oczywiście nie do takich nadpalonych, mam nadzieję, prawda? I jakie jest bardzo często niebezpieczeństwo z tym związane? Czy jakieś jest, czy nie? Jak myślicie? Jest. Proszę. Jak malujemy na przykład wodę, to trzeba tylko pudło. No to też, a na początek chciałem Wam pokazać, jakie jest prostsze zagrożenie, które jest najczęstsze w naszych domach. Bardzo często, poczekajcie chwilkę, te nasze kable i przewody podczas używania wielokrotnego przecierają się. One czasami potrafią popękać, gdzie my tego naprawdę nie widzimy, bo tak naprawdę, powiedz mi, czy ta wtyczka wygląda na zepsutą? Nie. O, wejdź sobie, zobacz. Czy ona wygląda na zepsutą? Nie. Nie. No nie widzicie. Tak to wygląda, że one są praktycznie, nie są czarne, nie są spalone, ale jak spojrzymy u nasady, to jest najczęstszy przypadek, który jest w domach. U nasady bardzo często ten kabelek jest przełamany, i tutaj widać już takie kabelki. Proszę bardzo, obejrzyjcie sobie wszyscy, pójdź to dalej. To gniazdka, wtyczkę przede wszystkim nie łapiemy jej tutaj, tylko łapiemy ją tutaj. Te wtyczki są tak skonstruowane, że ten element jest w tej stronie. O, pięknie, widzisz jak ładnie poszło? I jak wyjmujemy? Też nie tutaj, tylko trzymamy tutaj, a drugą rączką przytrzymujemy sobie tutaj gniazdko. O, w ten sposób. Zdrowie jądrowe jest to temat, który jest teraz bardzo bieżący. Ale są z wody, bo jak wiecie, w Polsce zaczynamy budować taką elektrownię. Ona wygląda w taki sposób. Nie ma kominów, nie ma dymu, jak widzicie. To jest zwykłe zabudowania, pokryte... Dzień dobry, witamy serdecznie. Fundacja Kreacja Magia Rąk Biała Podlaska. Daniel. Marcin. Jesteśmy w szkole podstawowej, w zespole szkół podstawowych nr 5 w Białej Podlaskiej na ulicy Walińskiego. Mamy okazję w porozumieniu z panią dyrektor rozpocząć taki bardzo fajny cykl zajęć, które nazywają się Z prądem za pan brat. Są to zajęcia, w których uświadamiamy dzieci i młodzież z prawidłowego korzystania z instalacji elektrycznych w domach. Włączników, gniazdek, zapalania, gaszenia światła, jak również pokrótce instruujemy a propos prawidłowych zachowań w czasie burz, w czasie przebywania przed jakimiś urządzeniami elektrycznymi, stacjami trafo i tak dalej, i tak dalej. Trzeba wspomnieć, że pokazujemy też skąd się bierze ten prąd, pokazujemy różnego rodzaju elektrownie, co dziwo, wiedza tych młodych ludzi jest bardzo duża, fajnie się z młodymi ludźmi współpracuje. No i czekamy na więcej. Ta godzinka, która w tych warsztatów jest podczas jednej godziny lekcyjnej, mija jak piorun, szybciutko. Wbrew pozorom nie jest to prosty temat. Temat nie jest prosty i temat jest bardzo szeroki, dlatego no dość trudno jest zrobić to w takiej szybkiej pigułce. Natomiast zajęcia, które teraz prowadzimy, skierowane są do dzieci w czwartych i piątych klasach szkoły podstawowej, więc staramy się to zrobić w taki sposób, żeby to jak najłagodniej tę pigułkę wiedzy im wpoić. No, największy nacisk kładziemy jednak na to bezpieczeństwo w domach. Jak Was zaprosić do innych szkół? Jest taka szansa? Oczywiście, że tak. Obecnie zajęcia, które wykonujemy tutaj, nie możemy ukryć, że wykonujemy dzięki naszemu sponsorowi. Jest to firma Kontakt Simon Polska, która zasponsorowała nam te zajęcia w tej szkole. Czekamy na kolejne takie edycje, kolejne takie transze. I zachęcamy serdecznie wszystkie szkoły do zgłaszania się do takich publikacji. Wszystko my bardzo chętnie przyjdziemy, tak. My bardzo chętnie tych zajęć będziemy udzielać więcej i więcej. Także jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Tak, prąd potrafi być niebezpieczny. Uczymy dzieciaki właściwego obchodzenia się z prądem. Wszystkimi urządzeniami elektrycznymi. Dokładnie. Dajemy dobry przykład. Fundacja Kreacja Magia Rąk Simon Polska. Pozdrawiamy.